Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z Invest.pl, zapraszam na cotygodniowy przegląd rynkowy. No, doczekaliśmy się w końcu wybicia z trójkąta. Tutaj, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, trójkąt został tutaj naruszony, wybity dołem, przetestowano do dołu, no i później już nie było problemu z wybiciem kolejnych poziomów wsparć, aż rynek ostatecznie doszedł do szczytów, które tutaj mamy na poziomie 1,2070, no i prawdopodobnie to, co widzimy, to, co obserwujemy teraz, te, te wzrosty są jedynie korektą w nadchodzących w dalszych spadkach, dlatego, że tutaj tak naprawdę wsparciem jest rejon około 1,2000, to jest takie pierwsze wsparcie, do którego uważam, że rynek Powinien dojść. Jednocześnie, jakby brać pod uwagę zakres tej konsolidacji, która tutaj ma miejsce na eurodolarze, czyli miała miejsce na eurodolarze, czyli przedział 1,22 do 1,25, tak naprawdę. To jest 300 pipsów, więc jak odejmiemy od 1,22 te 300 pipsów, to wypada na 1,19. No i tutaj też mamy kolejne poziomy wsparcia wynikające właśnie z konsolidacji wcześniej, czy też zatrzymania po prostu wcześniej ceny. W związku z tym Eurodolar, moim zdaniem, obrócił się właśnie z konsolidacji na ruch spadkowy. No i na ten moment myślę, że warto poczekać na trochę wyższe poziomy cenowe w okolicach 1,21,80, 1,21,70 i z tych miejsc próbować szukać okazji do sprzedaży. W tym tygodniu mamy bardzo dużo informacji makroekonomicznych. To jest tydzień, jeden z ciekawszych tygodni, tak naprawdę, w, w ostatnim czasie. Nie, już w tym tygodniu, już w poniedziałek było kilka serii ważnych danych, na przykład z e, Chin były inflacje na temat PMI, były trochę lepsze niż oczekiwania. Nie, tutaj sprzedaż detaliczna z Niemiec, y, no dane mieszane, bo rok do roku tutaj informacja była lepsza niż prognoza, natomiast miesiąc do miesiąca y, tutaj dane były słabsze, co jest troszeczkę dziwne, bo ten rozjazd jest co najmniej... Dziwne, ale to prawdopodobnie przez to, że była rewizja, po prostu, krótko mówiąc, miesiąc wcześniej. Natomiast generalnie to, co kluczowe jest, to inflacyjne wskaźniki, właśnie ze strefy euro oraz kwestie Stóp oraz oraz tak naprawdę bezrobocia i, i związanych z tym innych danych ze Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy tutaj inflację konsumencką, wstępne odczyty z Niemiec, to jest dzisiaj o godzinie 14. .00. Tutaj są też wartości, mają być troszeczkę, no bardzo podobne, co było miesiąc wcześniej, więc tutaj dużej zmiany nie ma. Natomiast później o 14.30 mamy PCE, czyli taki bazowy wskaźnik cen związany z konsumentami który jest pod, obserwowaniem przez, pod baczną obserwacją przez Fed, i tutaj ma być taki sam odczyt, jak było miesiąc temu, bo to są dane miesiąc do miesiąca, czyli na poziomie 0,2. I to jest rzecz, moim zdaniem, bardzo ciekawa. Zobaczymy, jakie tutaj wa te wartości zostaną ostatecznie podane. Zwłaszcza, że też mamy tutaj rzeczy inne związane z konsumentami czyli na przykład y, wydatki konsumenckie, więc warto na to sobie spojrzeć, jutro mamy dane y, również PMI ze Stanów Zjednoczonych, y, następnie kolejne informacje to są raporty ADP oraz FOMC w środę, y, czyli tutaj nie będzie zmiany stóp procentowych, ale bardzo ważne co się stanie później z y, prawdopodobieństwem stóp procentowych w przyszłości, czyli czerwcowa podwyżka jest praktycznie pewna, natomiast cały czas losy ważą się o podwyżkę wrześniową oraz grudniową, więc jeżeli będzie komunikat z Fedu bardziej jastrzębi, no to Tutaj te prawdopodobieństwa wzrosną, prawdopodobnie wzrośnie wtedy też rentowność obligacji i tym samym przełoży się to prawdopodobnie na umocnienie dolara dalsze, no i spadki na eurodolarza. Taki jest bazowy scenariusz. Nawet jeżeli Fed będzie neutralny, to i tak tutaj prawdopodobnie wzmocni to dolara, tylko gołębie nastawienie mogłoby spowodować jakieś osłabienie. Kolejna rzecz, no to później w czwartek mamy tutaj indeksy PMI z wyłączeniem przemysłu, ale także mamy informacje na temat zatrudnienia i wydajności. To są nowe dane, które się pojawiają od niedawna, jeżeli chodzi o wydajność w sektorze pozarolniczym. Znaczy inaczej, one się pojawiają, były już dawno temu, ale teraz inwestorzy większą uwagę na nią zwracają, więc warto zwrócić uwagę jak tutaj też rynek będzie się zachowywał po tych danych. No i finał jest oczywiście w piątek. Mamy zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, przepraszam, było dość duże zaskoczenie. Zamiast e, 193 tysięcy było 103 tysiące, więc jest to no, dość duże odchylenie. Natomiast z kolei było dobre informacje, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, bo tam stawka godzinowa wzrosła o 0,3 zamiast 0,2, więc zobaczymy jak będzie w tym miesiącu no tutaj cały czas ta stawka godzinowa dość ładnie się utrzymuje w okolicach 2,7-2,8% rok do roku, więc wartość jest wysoka, e, specjalnie jak omawiałem teraz to pominąłem funta, bo to jest osobny przypadek, mamy w tym tygodniu serię PMI z Wielkiej Brytanii, mamy jutro, tak bo dzisiaj nie było Jutro na temat e, przemysłowych pmi -ów. później z Wielkiej Brytanii mamy e, indeks PMI sektora budowlanego i później mamy usługi. Więc wszystkie te dane mogą spowodować w końcu jakieś, jakąś korektę na funcie, e, bo tam też rynek sobie pozwolił na dość e, drastyczne spadki. Zwróćmy uwagę, że na na razie na rynku funta do dolara, bo akurat tam też te spadki były największe ze względu na równoczesne umocnienie się dolara, tutaj rynek testuje dołek, który jest de facto, no, wydaje się ostatnim wsparciem możliwym przed pogłębieniem się spadków, ponadto istnieje cały czas szansa, że jeszcze tutaj rynek się zatrzyma w takiej konsolidacji między 1,3740 a 1,4380, 1,4350 mniej więcej, tak, czyli tymi szczytami, no i Cały czas jeszcze taka szansa jest, natomiast do tego przydałyby się faktycznie lepsze dane, bo fund no, diametralnie tutaj no, nie wygląda no, nie wygląda najlepiej. To co jest kluczowe, to na wykresie tygodniowym można, no może nawet dziennym będzie ładniej. Tutaj wyznaczyć linię trendu. Teraz rynek dochodzi do tej linii trendu. Tutaj wcześniej była taka przyspieszona linia trendu, ona została już wybita, tak? czyli rynek tutaj Osiłował się w ten sposób, ona została już wybita, no i teraz na ten moment to wszystko powoduje, że tutaj prawdopodobnie jakieś wsparcie się znajdzie. Jeżeli rynek postanowi dzisiaj, na przykład przy poniedziałku, jeszcze ruszyć na południe i wybije te wsparcia wynikające z tego dołka, tutaj one są na poziomie one są na poziomie 1,37 około. 1,37,10, 1,37,00, to prawdopodobnie rynek wróci bardzo dynamicznie poniżej, z powrotem powyżej tego poziomu i poczekając na dane. Natomiast jeżeli ruch by był podany, które byłyby słabsze, to prawdopodobnie będziemy kontynuować ruch, ruch spadkowy. Tutaj na wykresie tygodniowym mieliśmy dwa, dwie silne świece podażowe, odwrócenie z podwójnego szczytu. Teraz rynek, jak wybije nam ten poziom 1.37.00, to rozkręci się cały tutaj scenariusz związany właśnie z kontynuacją ruchu spadkowego. No i tym samym cele dla spadków znajdą się w rejonie około 1.34.00, więc na to też warto, warto być przygotowanym. Natomiast na ten moment jeszcze rynek walczy z poziomami. Jeszcze rynek walczy z poziomami wsparć, więc nie przekreślajmy szansy na wykresie M15 tutaj lekkie podbicia są. E, natomiast tak naprawdę e, tutaj wzrosty musiały być na tyle silne, żeby wybić poziom 1,3806 w górę i dopiero wtedy można by było oczekiwać jakiegoś głębszego skorygowania spadków z ostatnich dwóch tygodni. Ale to prawdopodobnie dopiero po danych makroekonomicznych, ponieważ bez tych danych rynek cały czas w tle ma to co się działo wcześniej, czyli bardzo słabe dane. Jak spojrzymy sobie na tutaj polskiego złotego, no to w zeszłym tygodniu bardzo, bardzo silne wzrosty. Tutaj wzrosty dolara generalnie przełożyły się na osłabianie się walut, także rynków wschodzących. Wybicie w końcu poziomu 1,34,30, co spowodowało automatycznie moim zdaniem załamanie ruchu spadkowego na niskim interwale, takim jak H4, a jednocześnie na wykresie dziennym wybicie z konsolidacji. No i teraz ta potężna świeca z zeszłego tygodnia, teraz testujemy jej cień. Prawdopodobnie do danych z, ze Stanów Zjednoczonych rynek nie będzie kontynuował tego ruchu aż tak silnie. Myślę, że warto by było tutaj czekać na korektę do poziomu 34490 czy 45. Natomiast tutaj pierwszym poziomem docelowym jest właśnie poziom 350, on został de facto już prawie przetestowany. Rynek nie musi dojść w punkt, żeby taki poziom był przetestowany, ponieważ z wykresu tygodniowego jak ten poziom zostanie wybito, to zostanie załamany trend spadkowy, więc to jest też bardzo ważny poziom, na pewno jest broniony moim zdaniem bardzo istotny poziom później mamy poziomy 3,54 oraz 3,55 i po wybiciu tych poziomów takim naprawdę kluczową barierą będzie poziom 3,70, ale to jest moim zdaniem na razie jeszcze. Myślę, że jeszcze o tym poziomie nie powinno się myśleć, dlatego że na ten moment mamy przed sobą ważniejsze poziomy, właśnie 3,51 oraz później 3,55 jako ważne bariery, więc tutaj na ten moment na tym się powinno skupić. Żeby dokonać jakiejś fajnej, ciekawej transakcji, to właśnie warto poczekać na niższe poziomy cenowe, żeby ta korekta się trochę pogłębiła. Widać ewidentnie, że ponowne dojście w rejon 3,4930, czyli cen zamknięcia i otwarcia tutaj z tych, dwóch świec dziennych mamy tutaj jakąś reakcję ceny, więc prawdopodobnie dolar na początku tego, tego tygodnia po dwóch tygodniach wzrostów rozpocznie korektę w oczekiwaniu na FED więc prawdopodobnie tutaj także zaobserwujemy ruch korekcyjny takimi walutami, które też warto obserwować są waluty surowcowe Jak zwrócimy sobie uwagę na miedź, tutaj cały czas miedź się boryka e, z, z szansą na wybicie gdzieś większe, aczkolwiek nie była w stanie wybić poziomu 315, no i tym samym ruch spadkowy się pogłębił i jesteśmy ponownie na wsparciu, w rejonie 303. Jeżeli tutaj zacznie się ruch wzrostowy, to będzie zatrzymanie znowu w rejonie tym samym co wcześniej, czyli właśnie około okolice 303-304. Więc tutaj też przełoży się to prawdopodobnie na wzrost wartości kanadyjskiego dolara oraz australijskiego dolara. Jak sobie zobaczymy na AUD USD tutaj. Tutaj rynek na ten moment próbuje odbić od dna. Zwróćmy uwagę, że te poziomy, gdzie teraz rynek się znajduje, to jest dość ciekawe miejsce. Tutaj w, opory wcześniejsze zostały przebite, czy wsparcia wcześniejsze zostały przebite. No i teraz, teraz, tak naprawdę testujemy kolejne, kolejne bariery. Wynikające to jest bardzo fajne wsparcie wynikające z tych dołków, ale przede wszystkim one jest bardzo, bardzo. Historycznie ważny poziom. Zwróćmy uwagę, że z tego, tego poziomu rynek zawracał zarówno w górę, jak i w dół. I na ten moment, stąd rozpoczął się bardzo silny impuls wzrostowy, więc ten poziom powinien być testowany. Powinien być tutaj faktycznie blokować spadki dalsze. Jeżeli stąd rozpoczną się wzrosty, może powstać odwrócona głowa z ramionami. Pierwszy cel dla tej głowy z ramionami będzie właśnie poziom 0,7640, czyli przetestowanie tych dołków. One nie były przetestowane od drugiej strony po ich wybiciu, więc ten poziom jest na tyle silny, że powinien przyciągnąć cenę. Jeżeli mieć zacznie rosnąć, złoto zacznie rosnąć, dolar się trochę osłabi, tak jak powiedziałem, w oczekiwaniu na. Na Fed, tutaj także możemy mieć wtedy e, lekką korektę, e, i jednocześnie e, jutro mamy dane na temat stopy procentowej w Australii, więc też prawdopodobnie pod te dane rynek będzie oczekiwał. Takie jest moje na ten moment założenie, czyli zatrzymanie właśnie w ramach takiej, nazwijmy to, mm, no, większej korekty, czyli tutaj po prostu podejście pod 0,7640. No i USDK to też jako waluta bardzo ciekawa, dlatego że e, tutaj rynek nie był w stanie mm, e, zrobić głębszej korekty wybicie zeszłego tygodnia, dwa tygodnie temu przepraszam w górę z tego zatrzymania tutaj doprowadziło do silnego ruchu wzrostowego i na ten moment rynek e, na ten moment rynek ma poziom przed sobą wsparcia bardzo ważnego 1,2820, jak to zostanie wybite dołem wtedy może się pogłębić korekta a takim dobrym miejscem do ewentualnie powrotu wzrostów jest rejon dolnego ograniczenia, tej konsolidacji ja tutaj postawię kreskę W sposób. Jest to też ciekawe miejsce. Tutaj mamy szczyty lokalne, lokalne dołki, więc poziom 12750 byłby ciekawym miejscem do ewentualnego powrotu wtedy wzrostów, ale na ten moment trzeba być, moim zdaniem, na usd dość ostrożnym, dlatego że z jednej strony mamy już, no, jakaś korekta by się przydała, ale ta korekta może się też przerodzić właśnie w taki trend boczny, trwający przez 2-3 dni i, i dalszą kontynuację wzro ruchu wzrostowego, więc tutaj. Moim zdaniem duże znaczenie będzie miało to, co będzie robił dolar, czyli w jaki sposób zachowa się przed i po decyzji Fedu, gdzie też prawdopodobnie zmienią się prawdopodobieństwa podwyżek 100% we wrześniu i w grudniu. No i na koniec warto obserwować moim zdaniem złoto oraz giełdowe indeksy, najpierw niemiecki DAX 30, tutaj indeks boryka się cały czas z poziomem 12630 mniej więcej, czyli tymi szczytami z tego tygodnia oraz sprzed dwóch miesięcy. Jak to rynek wybije w górę, to otworzy sobie drogę do poziomu 12800 w końcu. Tu jest taki szeroki okres konsolidacji, jak widać, no i dopiero wybicie z tego w górę pod, pozwoli na przetestowanie tych dołków od drugiej strony, co jest moim zdaniem niezbędne, żeby rynek mógł rozwinąć większy ruch spadkowy. Jakby to się nie udało, to prawdopodobnie znowu dolne ograniczenia konsolidacji, czyli 11800 byłyby wsparciami, gdzie cena by zatrzymała swoje spadki. Natomiast na złocie z kolei tutaj Rynek e, powinien kierować się w stronę 1306, 1308 dolarów, czyli dolne ograniczenie z kolei konsolidacji właśnie na tym instrumencie. E, natomiast jakby się pojawiły wzrosty, wtedy też one się powinny przełożyć właśnie na wzrosty na walutach surowcowych. Tutaj górne ograniczenie tej konsolidacji znajduje się w rejonie 1360 dolarów tak 1350 1360 dolarów e, więc teraz powinniśmy dojść w rejon właśnie dolnego ograniczenia i tam byłaby decyzja czy przebijamy ten poziom i podobnie jak na eurodolarze czy na funcie w końcu dolar zaczyna wieć, wie, no, być taką dominującą walutą podobnie tutaj na złocie e, spowodowałby spadki czy jednak e, tutaj te korelacje się rozjadą i eurodolar czy funt będą taniały a złoto pozostanie w konsolidacji. na ten moment złoto jest silniejsze widocznie presja inflacyjna tutaj troszeczkę lepiej Lepiej działa, więc tutaj takie wsparcia bardzo kluczowe to jest 1306-1307. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę udanego długiego weekendu. Wprawdzie mamy wolne 1 i 3 maja, jeżeli chodzi o rynek giełdowy w Polsce. Ale ten tydzień jest niezwykle interesujący, jeżeli chodzi o waluty i rynek międzynarodowy, czy też rynek akcyjny w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, no, będzie się dużo działo. Więc moim zdaniem trzeba podjąć taką klarowną decyzję. Każdy z inwestorów musi podjąć taką decyzję, czy jest aktywny w 100% na rynku, czy jednak wszystko zostawia. Handlowanie połowiczne w takich okresach, czy nie wiem, grillowanie, i jednocześnie szukanie okazji może się bardzo źle skończyć, dlatego że ruchy mogą być dynamiczne i mało przewidywalne, dlatego że po prostu mamy co chwilę nową informację. Prawdopodobnie ten tydzień ustawi rynki na kolejne tygodnie, więc to nie jest tak, że jak w tym tygodniu nie będziemy brali udziału w, w przebiegu notowań, no to stracimy jakieś okazje. One będą kontynuowane, więc na pewno nie ma co na siłę czegoś szukać. Jeżeli mamy spotkania rodzinne, to poświęćmy się nim, e, nim, a jeżeli nie, no to możemy wtedy wykorzystać właśnie wahania, czy to krótkoterminowe, czy swingowe. Natomiast przede wszystkim róbmy to z głową, nie podając się czemuś takiemu jak chciwość, czyli a będę miał i to, i to, czyli i czas wolny, i zarobione pieniądze, ponieważ. To jest krótkoterminowe myślenie i zwykle powoduje ostatecznie jakąś większą stratę. Serdecznie zapraszam w niedzielę na przedotwarcie rynku, bo cały ten tydzień w Investu jest akurat dniem, tygodniem wolnym, więc nie będzie spotkań Investio Live. Natomiast od przyszłego tygodnia ruszamy normalnie, na co serdecznie zapraszam. Dziękuję i życzę udanego tego długiego weekendu. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.